Cześć, cześć, siemanko. Z tej strony Kazik. Jesteśmy nad jeziorem. Idę się przejść na pomost. Wczoraj przyjechaliśmy. Jest godzina około 4:00. Odprawię sobie na spławik. Co będzie się działo z brzegu? Mam jeszcze grunt. I na razie tylko biały, czerwony. Później może przestanie mniej wiać, to z gruntem się pobawię. No, kaczki. A teraz to nie wiem, czy nawet będę rozkładał plonkę. O, tutaj udeczki. Pewnie będziemy się wiedzieć przy jakiejś rybie. Siemaneczko. Mamy taką fajną złotą rybkę, stręga. No jak dłoń. Fajna. Dobra, wpuszczamy i do wody. Na dwa białe robaczki. Fajna. Dobra. Wypuszczam. Czekajcie, tylko odhaczę. Dobra, wypuszczam zdręgę, bo nie wiem, czy nawet przeżyje. Powinna przeżyć, bo głęboko połknęła, a nie mam wyhaczacza. A i tak stoję w stronę do plaży, bo jest w miarę duża fala i wiatr. No, więc dobra, czekamy po kolejne. Mamy kolejną zdręgę, no i właśnie uciekła. Dobra, zakładamy i lecimy po kolejne. No, tu pomagier, kroksy założył. Dobra, mam trzecią krasnopiórę, która mi prawie spadła, ale mam. Dobra, wypuszczamy ją do wody. No. Zakładamy robaka. I wrzucamy dalej. A tam chmura. Nocna. Siemano. Dobra, mamy taką ładną zdręgę. Jak ręka. Nawet więcej niż ręka. Więc odpinam i zaraz nagram, jak ją wypuszczam. Dobra, wypuszczam zdręgę. No, popłynęłam, opa. Ładna płoć. I zaraz będzie odhaczana i wypuszczana. A ja lecę do brania. Mam branie. Pa. Więc tak, trochę byłem o sprzęcie, więc tu moja ta bolonka piątka, 5-metrowa, spławik 6 gram, na haku na razie kukurydzę, zobaczę, może teraz robaka, na robaka zmienię, mój feder, też kukurydza na nim, żyłko 0,30, tu 0,20, tutaj mojego znajomego, mojego brata, czy też mojego młodszego. Zanęta moja własna. Przynętko czerwony, biały i kukurydza. I na razie to była płotka ta i zdręgi. I coś dziubię mi na cały czas na gruncie, więc możliwe, że będzie jakaś rybka. I takich jeszcze zagłoszeń parafialnych, to tutaj w tamtym roku po wyżej kilograma liny tu po mostem chodziły, więc w tym roku będę się nastawiał na tego lina, więc może mi się go uda, nie mówię, że w tym filmie, ale w którymś na pewno. No i co, a tak to będzie płoć, leszcz, krąb, ogólnie białoryb. Mówię, i będę się robił zasiadkę na tego lina stąd i może kiedyś zrobimy nockę, żeby jakiegoś suma lub coś na rasówkę, wątrobę czy coś w podobie rzucimy z gruntu. Więc widzimy się przy rybie i strasznie wieje, strasznie. I duża fala jest, słaby też widać brania. Dobra, siemano. Kolejną wstręgę malutko wypinam i będę wypuszczał.
wypuszczalnie nie będę nagrywał, bo będę miał dużo do montażu, a jestem na wakacjach trochę i nie chcę mi się, tak się przyznaję. Więc odpinam i wypuszczam. Siemanko. Mamy taką śmieszną rybę, nie wiem, trochę podobne do jazgarza, ale nie przypominam sobie, żeby jazgarz miał takie jakieś malutkie wąsy. Może, że to jest mała brzana czy coś? Nie wiem. Dobra, ale wypuszczam. No, pa, pa.